Szanowni Państwo, w dniu świętej Barbary, patronki wszystkich górników, witam na briefingu prasowym w kopalni megakamiennego Pniówek. O zabranie głosu proszę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry, proszę Państwa, w tym szczególnym dniu w roku tutaj z Górnego Śląska, z siedziby kopalni Pniówek, wszystkim polskim górnikom ze wszystkich branż górniczych i wszystkim osobom związanym z górnictwem w związku z Barbórką, z tradycyjnym górniczym świętem, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju i przede wszystkim zdrowia, wszelkiego powodzenia, żeby zawsze wracali spokojnie po szychcie, po pracy do domu i żeby zawsze ich najbliżsi mogli z radością ich powitać po zakończeniu obowiązków zawodowych. Nie jest to łatwy moment, nie jest to łatwa Barbórka, zwłaszcza tutaj, gdzie jestem dzisiaj, między innymi dlatego właśnie tutaj jestem, na kopalni Pniówek, po mszy świętej barbórkowej w parafii w Pawłowicach, parafii, z której pochodziło wielu spośród górników i ratowników, którzy zginęli w kwietniu, właśnie tutaj w katastrofie górniczej. Wszyscy pamiętamy znakomicie ten wypadek, w którym tu w tej kopalni 9 górników zginęło, 7 do dzisiaj jest zaginionych. Ale to był taki bardzo, bardzo trudny moment, ten kwiecień właśnie niestety tego roku. Najtragiczniejszy w polskim górnictwie od wielu, wielu lat, kiedy dosłownie 2 dni po tej katastrofie tutaj nastąpiła kolejna na kopalni niedaleko, także w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, na kopalni Ruch Zofiówka. Tam także zginęli górnicy. Inna była przyczyna tamtego tragicznego zdarzenia. Tutaj były wybuchy metanu. Tam było po prostu tąpnięcie i później dopiero wydzielił się metan, ale skutki obydwu tych tragicznych wydarzeń były po prostu dramatyczne, zwłaszcza dla rodzin, dla górników, dla środowisk obu tych kopalni, tych miejscowości, w których te kopalnie leżą i całego Górnego Śląska. Także jestem tutaj dzisiaj, spotykam się z górnikami, spotykam się z rodzinami górników, z żonami, z wdowami po tych, którzy zginęli. Jesteśmy razem. Chciałbym, żeby nikt z tych, którzy cierpią po tamtych wydarzeniach, nie miał poczucia tego, że jest dzisiaj sam, czy jest dzisiaj opuszczony. Rozmawiamy także i o postępowaniach związanych z wyjaśnianiem także i przyczyn tamtych wydarzeń i o tym, jakie będą następne działania. Wszyscy czekamy na to, kiedy będzie możliwe przystąpienie do poszukiwania tych górników, którzy do tej pory są jeszcze cały czas zaginieni tutaj w kopalni Pniówek. Także jest to w to właśnie święto świętej Barbary, w tą właśnie górniczą Barbórkę 2022 roku, no bez wątpienia najtrudniejsze i zarazem najtragiczniejsze miejsce na mapie Rzeczypospolitej, tej górniczej Rzeczypospolitej, ale wszystkim górnikom, całemu środowisku górniczemu, wszystkich branż, tak jak powiedziałem, górniczych, chciałem złożyć serdeczne życzenia z okazji tej Barbórki. Szczęść Boże i niech święta Barbara zawsze wami się opiekuje. Szanowni Państwo, to jest bardzo specyficzny czas również w ogóle. Wiemy doskonale, co się w tej chwili dzieje, wiemy, jaki mamy kryzys, wiemy, jakie mamy zawirowania, wiemy, jak te zawirowania także i podważają pewne trendy polityczne, które dominowały w ostatnich czasach. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że przecież nie tak dawno zostało zawarte porozumienie, został zawarty układ pomiędzy środowiskami górniczymi, środowiskami związków zawodowych, a rządem, związany z planami de facto wygaszenia wydobycia przede wszystkim węgla kamiennego w Polsce do 2049 roku w związku z polityką klimatyczną, ze zmianami w sektorze energetycznym, potężnymi zmianami, z nową konstrukcją miksu energetycznego Rzeczypospolitej, planami także i
wszelkich restrukturyzacji energetycznych, które planuje się, że w najbliższych dziesięcioleciach nastąpią. Kryzys, który wybuchł na świecie w związku z rosyjską agresją na Ukrainę i tragiczna sytuacja surowcowa, tragiczna sytuacja energetyczna, ogromny wzrost kosztów surowców energetycznych, a w efekcie również i energii, także dla gospodarstw domowych, ale przede wszystkim dla przemysłu, co jest ogromnym ciosem w gospodarkę. No, siłą rzeczy spowodował natychmiastowy wzrost popytu na węgiel. Węgiel, którego w wielu miejscach na świecie zaczęło być coraz mniej właśnie na skutek wygaszanego wydobycia, tak jak chociażby dzieje się to na przestrzeni ostatnich lat u nas w kraju. W momencie, w którym pojawił się ten kryzys kilka miesięcy temu, już miałem rozmowy z ekspertami, którzy mi powiedzieli: panie prezydencie, bardzo łatwo jest zamknąć ścianę, tak? Można to zrobić teoretycznie w ciągu kilku miesięcy, ale otworzyć wydobycie ponownie, to jest bardzo długotrwały proces, tego się nie da zrobić zaraz i natychmiast. Więc to też dzisiaj powoduje również i pewne zmiany w sposobie myślenia i pewną konieczność także i budowy sfery bezpieczeństwa. To jest odpowiedzialność dzisiaj rządu, odpowiedzialność wszystkich tych, którzy zajmują się zarządzaniem polskim górnictwem i zarządzaniem polskim sektorem energetycznym, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć potrzeby przemysłu i gospodarstw domowych, obywateli. Oczywiście niestety jest tak, że właśnie nie jesteśmy w stanie tego wydobycia, którego zaniechano na przestrzeni ostatnich lat, teraz nagle przywrócić. Dzisiaj jest tak, że kopalnie są mobilizowane i górnicy bardzo rzeczywiście ciężko pracują, ciężej niż do niedawna, i ta praca jest znacznie bardziej intensywna właśnie po to, żeby w miarę możliwości, mimo tych ograniczeń, które wcześniej się pojawiły, teraz zwiększać wydobycie, no ale konieczne jest niestety także i importowanie węgla do naszego kraju z zewnątrz, po to byśmy mogli temu problemowi poradzić. To są także i te kwestie, które są właśnie dyskutowane teraz, także i dzisiaj w trakcie tej barburki. To są dzisiaj nasze poważne problemy i nie ma co ukrywać. Z tymi problemami także i w tym właśnie dniu, w tym okresie, z tymi wszystkimi wyzwaniami musimy się zmierzyć. To jest dzisiaj bardzo poważne zadanie dla rządu, to jest także poważne zadanie dla mnie, bo ja także przyjmuję na siebie odpowiedzialność za te kwestie. To jest dzisiaj wielkie wyzwanie także i dla wszystkich ekspertów i apeluję o wsparcie i o pomoc do wszystkich tych, którzy mogą tutaj wesprzeć swoim głosem, swoim także i stanowiskiem eksperckim pracę osób odpowiedzialnych dzisiaj za losy polskiego górnictwa i polskiego sektora energetycznego, aby to w jak najmądrzejszy sposób przeprowadzić. Bo z jednej strony oczywiście wszyscy chcemy, żeby nasze społeczeństwo mogło żyć jak najzdrowiej, w jak najlepszej atmosferze. Chcemy czystego powietrza. Chcemy tego, żeby prowadzić politykę prawdziwie zrównoważonego rozwoju, czyli żeby nasze środowisko naturalne i nasze otoczenie w jak największym stopniu zachować dla przyszłych pokoleń. Ale trzeba pamiętać o tym, że żyjemy także tu i teraz i także dzisiaj. Ważne jest to, czym i jakie koszty ludzie poniosą, ogrzewając swoje domy, ogrzewając swoje mieszkania, korzystając z energii, choćby elektrycznej, na co dzień. Więc jeżeli mówimy o przekształceniach w sektorze energetycznym, to musimy je realizować zgodnie z wielokrotnie już powtarzaną zasadą just transition, czyli sprawiedliwej transformacji. Takiej transformacji, aby była ona do udźwignięcia dla ludzi, aby realizowana była ona w sposób odpowiedzialny. Tak, żeby koszt tej transformacji nie spadał w rujnującym stopniu dzisiaj na polską gospodarkę. O to musimy dbać i musimy dokonywać takiej rewizji polityki. To jest także kwestia odpowiedzialności rządzących za polskie sprawy, aby temu zadaniu sprostać i aby w jak największym stopniu zabezpieczyć dobro, bezpieczeństwo i bieżące możliwości życiowe po prostu zwykłego człowieka, zwykłego obywatela w naszym kraju. To jest dzisiaj podstawowy obowiązek. Mówię to z całą odpowiedzialnością właśnie dzisiaj w Barburkę, tutaj na Górnym Śląsku, także w obliczu środowisk górniczych, polskich górników, którym jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego im, ich rodzinom. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję państwu. Dziękuję.